Witam bardzo, bardzo serdecznie na kolejnej sesji relaksacyjnej ASMR. Dzisiaj będzie bardzo, bardzo spokojnie. Będą bardzo przyjemne, znane Ci przedmiociki, które będą wydawać siebie, jak zawsze, bardzo, bardzo miłe dźwięki. A to wszystko dla Ciebie. Zaczynamy. Zaczynamy od takiej piłeczki, którą można oczywiście ściskać, można ją dotykać. Pewne dźwięki są słyszalne, ale ona najbardziej nadaje się do opukiwania. Ale wszystkie dźwięki, które wydaje z siebie, są bardzo satysfakcjonujące. Się całkowicie wyciszyć, odprężyć, usiąść sobie wygodnie, zająć wygodną pozycję, może być też to pozycja leżąca. Ważne, by poczuć się komfortowo. Spokojnie, pomalutku sobie oddychaj. I jedynie słuchaj dźwięków, jakie dochodzą do Twoich uszu. Pozwól wywołać w swojej głowie efekt ASMR. No i niech ten efekt rozpływa się, rozchodzi się po całym Twoim ciele. Piłeczka bardzo dobrze spełnia swoją rolę w oddawaniu dźwięków. Teraz zupełnie inne dźwięki, gdyż będą to dźwięki wody, która znajduje się w buteleczce. Takiej estetycznej. Bardzo ładnie wygląda, a też jest w stanie wydać z siebie bardzo ciekawe dźwięki. Takie, które na pewno Ci się spodobają.
i inna barwa dźwięków, które uważam za jedne z najlepszych. Możliwe jest też otworzenie, otwarcie buteleczki. I zabawa nakrętką. Jeśli chodzi o buteleczki, to przygotowałem jeszcze jedną. Ona także zawiera ciecz, ale posiada w środku też takie bardzo interesujące kuleczki, które pozwalają na wydobywanie innej barwy dźwięku. Bardzo interesujące. Bardzo interesujące dźwięki. Szczególnie chyba te próbujemy opukiwania tego typu butelkach. Opukiwanie z każdej strony daje inne możliwości. I potrząsanie. I opukiwanie nakrętki pozwala na uzyskanie jeszcze innego dźwięku. Bardzo, bardzo dobrze.
mam jeszcze jedną buteleczkę. Także będzie ci znajoma. Dlatego, że jest to jedna z moich starszych buteleczek używanych tutaj podczas seansów ASMR. Jest to oczywiście buteleczka z piaskiem. Są do kąpieli. Posłuchaj. Bardzo, bardzo dawno temu ta buteleczka bardzo mnie zaskoczyła swoimi możliwościami dźwiękowymi, które odsłaniają się dopiero po otwarciu nakrętki. Wtedy można puścić tam troszeczkę piasku tej soli i zamknąć nakrętkę. Wtedy można wydobyć pełen potencjał tej buteleczki. Zaraz to oczywiście sprawdzimy. No tak. Musisz sobie przypomnieć ten dźwięk. Otwieram nakrętkę. Zostawiam troszeczkę lodu. Wpuściłem ziarenka soli. Mianowicie można nie domknąć nakrętki do końca i zacząć ją lekko opukiwać. Dla uzyskania właśnie takiego efektu. No dobrze, przejdźmy do następnych wyzwalaczy, które przygotowałem. Jest to taka gąbka ścierna. Nadaje się do opukiwania, do dotykania i do...
wyszukiwana dosyć szybko. Wydaje przyjemny dźwięk. Eksperymentalnie. Chciałbym połączyć właśnie tą ścierną gąbeczkę z tym oto pojemniczkiem od kremu i sprawdzimy, jakie powstaną dźwięki. Myślę, że na powierzchni tej gąbki można by było umieścić kilka ziarenek soli. Może to sprawdzimy? Zobaczmy, jaki będzie efekt teraz. Myślę, że jest bardzo interesujący. No dobrze, ten eksperyment uważam za bardzo udany, ale jeszcze chciałem się skupić na chwileczkę na tym malutkim pojemniczku. Co ładnie pachnie jabłkami, winogronami. Pamiętam, że zawsze obkiwanie tego kółeczka wydaje takie drobne, subtelne dźwięki. Że w naszym całym seansie przydałyby się jakieś dźwięki szelestu.
intensywne dźwięki. Postaram się delikatnie operować saszetką. Dźwięków szeleszczących przygotowałem jeszcze inną saszetkę. Posłuchajmy tych dźwięków. Dobre dźwięki. A teraz już na sam koniec. Zaprezentuję Ci dźwięki drewnianych kocuszków. Myślę, że one jeszcze bardziej dogłębnie pozwolą Ci się żyć. Możesz się zdrzemnąć lub pójść sobie spać. Po takim seansie jest to bardzo dobry pomysł. Jeśli seans Ci się podobał, zostaw łapkę w górę, napisz komentarz. Będzie mi bardzo miło go przeczytać. No i subskrybujmy kanał. Dobranoc.